Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku na poboczu nadchodzi parametryczny Hyundai IONIQ 7, a także Rimac buduje nową siedzibę oraz ciekawie zaprojektowany Nava Racer. Zaczynamy. Rii to firma założona w Izraelu, zajmująca się rozwijaniem technologii motoryzacyjnych. Teraz zaprezentowała swój najnowszy pojazd koncepcyjny o nazwie Leopard. Jest to w pełni autonomiczna konstrukcja przeznaczona na shuttle, oparta na modelowej platformie podłogowej Reboard EV i została zaprojektowana jako rozwiązanie dostawy lub transportu ostatniej mili. Leopard wygląda jak mały autobus o pudełkowatym kształcie i dużych powierzchniach przeszkleń. Ma powierzchnię 2,5 metra kwadratowego, długość 3,4 metra, co zapewnia dużą zwrotność w miejskich aglomeracjach. Akumulator montowany w podłodze ma pojemność 50 kWh, a silnik elektryczny, przesyłając moc na tylne koła, pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 97 km na godzinę. Ważniejsza dla pojazdu jest jednak możliwość przewożenia ładunku o pojemności do 5097 litrów dzięki niskiej i płaskiej podłodze oraz foremnemu kształtowi. Platformę wyposażono w technologię X-by-wire ReCorner do sterowania napędem, sterowaniem i hamowaniem. Modułowość pozwala na umieszczenie na niej pojazdów o długości od 2,9 do 3,5 metra i wysokości od 1,4 do 2,2 metra. Architektura obsługuje akumulatory o pojemności do 60 kWh, a silniki elektryczne do 136 koni. Rimac rozpoczął budowę nowej globalnej siedziby w Zagrzebiu w Chorwacji, która będzie jednym z największych połączonych zakładów badawczo-rozwojowo-produkcyjnych w Europie. Rimac Campus będzie służył jako baza produkcyjna dla wszystkich przyszłych modeli producenta, w tym Nevera. Znajduje się na terenie o powierzchni 200 tysięcy metrów kwadratowych i będzie składał się z toru testowego, muzeum oraz obiektów projektów inżynieryjnych, produkcyjnych i testowych. Rimac zaprojektował kampus tak, by był jak najbardziej wydajny i ekologiczny. Opracował miejskie bagno z łąkami, ogrody na dachu, centrum dowodzenia, pokoje VR i kilka ściśle tajnych pokoi projektowych. Kia zaprezentowała koncepcyjnego EV9 na targach w Los Angeles. Jest to pokaźnej wielkości SUV dysponujący we wnętrzu trzema rzędami foteli i jest prekursorem modelu produkcyjnego, który zostanie zbudowany na platformie EGMP. Choć jest to koncepcja, należy spodziewać się, że kierunek projektowania znajdzie swoje miejsce w wersji, która trafi do salonów. Będzie to całkowicie elektryczna alternatywa dla Kia Telluride. Nie wspomniano niestety o szczegółach dotyczących akumulatora. Samochód koncepcyjny może podobno pokonać 500 km na jednym ładowaniu. Posiada technologię szybkiego ładowania, dzięki czemu od 0 do 80% napełnimy baterię w mniej niż 30 minut. Wersja produkcyjna otrzyma napęd na wszystkie koła, ale pojawi się także tańsza wersja z napędem na jedną oś. Samochód koncepcyjny mierzy niemal 5 metrów długości, a rozstaw osi wynosi 3,1 metra. To sprawia, że jest krótszy od Telluride, ale nieznacznie szerszy i ma od niego większy rozstaw osi. Bez wątpienia Lancia Delta HF Integrale 16V to jeden z najbardziej kultowych hot hatchów na świecie, a ten konkretnie niesamowity egzemplarz został wystawiony na aukcję. Poprzedni właściciel zmodyfikował go tak, by wyglądał jak samochód rajdowy grupy A, startujący w rajdowych mistrzostwach świata. Nadwozie został wykończony lakierem Bianco i otrzymało malowanie Martini. Samochód osadzono na felgach OZ Racing, pomalowanych na biało i owiniętych oponami Michelin. Pojawiły się także cztery światła halogenowe z homologacją europejską. Samochód sprzedawany jest na stronie Collecting Cars. Serwis wskazał, że wnętrze zostało ponownie wyściełano wielokolorowymi materiałami w paski, które nie wykazują żadnych śladów zużycia. Samochód wyposażony jest w system nagłośnienia Alpine. Do napędu służy tutaj dwulitrowy silnik turbo doładowany z chłodnicą powietrza doładowującego Garrett T3. Moc przekazywana jest na 4 koła poprzez 5-obiegową manualną przekładnię. Jak Wam się podoba? Hyundai z kolei zaprezentował koncepcyjny model o nazwie Seven również na targach w LA. Jak twierdzi producent, jest to przedstawiciel gatunku SUEV, czyli Sports Utility Electric Vehicle. Jest zapowiedzią produkcyjnego IONIQ 7. Ma na celu zachęcić klientów do elektrycznej motoryzacji za sprawą futurystycznego wyglądu nadwozia oraz wnętrza. Auto znów oparte jest na platformie EGMP. Pozwala na ładowanie o mocy 350 kW, co powinno pozwolić na naładowanie od 10 do 80% w zaledwie 20 minut. W pełni naładowana bateria pozwoli zaś na przejechanie 500 km. Koła są dosunięte jak najbardziej do krańców nadwozia, dzięki czemu osiągnięto imponujący rozstaw osi wynoszący 3,2 metra. W ten sposób jak najbardziej zwiększono pojemność wnętrza. Aby uzyskać wrażenie jak w domowym salonie, tradycyjne rzędy siedzeń zostały odrzucone na rzecz segmentowej kanapy i obrotowych foteli. Deska rozdzielcza Universal Island została zaprojektowana tak, by pomieścić sprzęt AGD w rodzaju mini lodówki czy schowka na buty. Na dachu znajduje się panoramiczny ekran OLED wyświetlający treści odpowiadające za atmosferę wnętrza. Fotel kierowcy ma chowane elementy sterujące, które chowają się, gdy nie są używane. Seven jest również wykończony ekologicznymi, przyjaznymi w dotyku materiałami, biożywice oraz mineralny gips. Nadwozie zostało zaprojektowane z myślą o aerodynamicznej sylwetce, która różni się od standardowego SUV-a. Niska krawędź maski i pojedyncza opływowa linia dachu stanowią odejście od znanej w ubryłowej konstrukcji.
Nava Technologies zaprezentowała dziś nowy koncept motocykla o zerowej emisji nazwanego Racer. Używając standardowego akumulatora i technologii ultrakondensatorów opartej na nanotechnologii, twierdzi, że udało się podwoić zasięg, który w innym przypadku byłby możliwy dla motocykla tej wielkości. Układ napędowy łączy znane akumulatory litowo-jonowe z nanokondensatorami nowej generacji, które mogą zmagazynować od 10 do 100 razy więcej energii na jednostkę objętości oraz przyjmować i dostarczać ładunki znacznie szybciej niż jest w stanie obsłużyć akumulator. Nava twierdzi, że łącząc oba źródła energii, optymalizuje i otwiera możliwości dla elektrycznych układów napędowych. Za pomocą superkondensatorów można zmniejszyć rozmiar ciężkiego akumulatora litowo-jonowego, a także skrócić czas ładowania. Firma twierdzi, że potencjalnie może podwoić zasięg pojazdu i wydłużyć całkowity czas eksploatacji systemu. W opracowaniu w pełni funkcjonalnej koncepcyjnej wersji Nava Racera firma otrzymała pomoc od brytyjskiego Invisage Group. Motocykl inspirowany Racerem ma być w stanie przejechać na jednym ładowaniu 300 km w środowisku miejskim. Fisker również pojawił się na salonie motoryzacyjnym LA Auto Show, aby zaprezentować produkcyjną wersję modelu Ocean. Producent dodał, że spodziewa się, że elektryczny SUV zacznie się produkować w Austrii za rok. Pierwsze 5000 egzemplarzy nosić będzie nazwę Fisker Ocean One. Jedną z największych różnic pomiędzy bazowym sportem a droższymi modelami jest skład chemiczny akumulatora. Tańszy będzie korzystał z ogniw litowo-jonowych, na jednym ładowaniu przejdzie 402 km, podczas gdy pojedynczy silnik z przodu ma moc 280 koni mechanicznych i pozwala rozpędzić auto do setki w 6,9 sekundy. Wyższe opcje wyposażeniowe otrzymają ogniwa niklowo-manganowo-kobaltowe, również dostarczone przez CATL. Fisker Ocean Ultra ma mieć zasięg 550 km oraz dwa silniki elektryczne o mocy 550 koni mechanicznych. Z kolei Ocean Extreme oraz One przejadą na jednym ładowaniu 562 km, a silniki wygenerują 550 koni mechanicznych i rozpędzą auto w zaledwie 3,6 sekundy. Fisker uważa, że dzięki dachowi pokrytemu bateriami słonecznymi modele mogą uzyskać dodatkowy zasięg wynoszący 3220 km rocznie w idealnych warunkach pogodowych. To by było dzisiaj już na tyle. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia również jutro w kolejnym odcinku Na Poboczu. Miłego dnia.